OK, mamy już tutaj zainstalowaną i uruchomioną wtyczkę w Fanimani. Możemy kliknąć tutaj albo ustawienia, albo też przejść ustawienia i Fanimani, a następnie do zakładki FaniSeo. Tutaj klikamy, zaznaczamy włącz FaniSeo, wybieramy nazwę sekcji, na przykład nasi darczyńcy możemy wpisać, kolor linków oraz kolor tła. Klikamy zapisz zmiany. Tutaj ważna informacja, żeby wyczyścić cache po zapisaniu zmiany, czyli tutaj klikamy delete cache, aby wyczyścić cache strony. I możemy też kliknąć pobierz linki, żeby zobaczyć, jakie linki w tej chwili są aktywne i pojawią się na stronie.